Poland Rock Festival po roku przerwy wraca do formy plenerowej i zmienia lokalizację na lotnisko Makowice, Płoty w województwie zachodniopomorskim. Festiwal planowany jest od 29 do 31 lipca. 27 edycja najpiękniejszego festiwalu świata będzie pierwszą w historii, na której obowiązywać będą wejściówki, a także pierwszą plenerową z ograniczoną liczbą publiczności. Środki z wejściówek przeznaczone zostaną na zabezpieczenie uczestników w związku z pandemią, pokrycie kosztów maseczek, płynów do dezynfekcji oraz szybkich testów w kierunku koronawirusa obowiązujących wszystkie osoby, bez względu na stopień zaszczepienia. Koszty organizacji festiwalu tradycyjnie pokryte zostaną przez sponsorów wydarzenia. Koszt wejściówki to 49 zł. Najbliższy festiwal przybierze formę hybrydową, czyli dostępny będzie zarówno dla osób obecnych na miejscu, jak i online. Pierwsza tura wejściówek wyprzedała się błyskawicznie. Kolejne, jak zapowiada organizator, pojawią się wkrótce. Ich ostateczna ilość zależy od panujących obostrzeń. To także powód, dla którego bilety sprzedawane są transzami.